Witam wszystkich bardzo serdecznie, ja nazywam się Maciej Kwietniewski, a to jest kolejna lekcja naszych warsztatów fotograficznych, gdzie dzisiaj będziemy sobie omawiać praktycznie najważniejszą rzecz, jeżeli chodzi o fotografię, czyli same obiektywy. Jak je wybrać, do jakiej sytuacji, jak je kupić, do jakiego rodzaju fotografii. Tak więc, nie przedłużając, będziemy sobie je oczywiście po kolei omawiać i będziemy sobie oczywiście omawiać to, co przy obiektywach jest najważniejsze, na co patrzeć, kiedy chcemy na przykład kupić obiektyw do krajobrazu, kiedy chcemy kupić obiektyw do portretów, bądź na przykład do sportu czy motosportu. Jeżeli kupujecie zazwyczaj aparat, to dostajecie w zestawie tak zwany obiektyw kitowy. Jest to najczęściej obiektyw, który posiada tak zwanego zooma, czyli może mieć pewien przedział ogniskowych, w których oczywiście pracuje. Zazwyczaj jest to około od 15 do 50 mm, jest to właśnie taki przedział. Wiadomo, od każdego producenta troszeczkę się te obiektywy różnią, ale chodzi po prostu w nich o to, że na jednym krańcu mamy bardzo szerokokątny obiektyw, który pozwala nam praktycznie złapać wszystko, co się znajduje w naszym otoczeniu, jak chociażby teraz używam szerokokątnego obiektywu, by móc łapać siebie w bardzo małym zresztą kadrze, ponieważ jest to całe moje biurko i ja jestem bardzo blisko właśnie swojego aparatu. Jak widzicie, możemy go dotknąć teraz aktualnie moją ręką. I obiektywy kitowe, choć są bardzo uniwersalne, tak nie nadają się tak naprawdę do dosyć profesjonalnych rzeczy. Jest to głównie spowodowane ich przysłoną, ponieważ ta przysłona jest bardzo ciemna i nie pozwala nam to zbytnio rozmywać właśnie naszego otoczenia. Tak więc sobie teraz omówimy wszystkie wartości, jakie znajdują się na naszych obiektywach, tak żeby wiedzieć, jaki kupić w przypadku jakiej fotografii. Tak jak już wcześniej powiedziałem, mamy coś takiego jak ogniskowa. Jest ona wyrażona w milimetrach i tak naprawdę to ona jakby sugeruje, co tak naprawdę możemy naszym obiektywem zrobić. Nie będę tutaj jakby wchodził mocno w teorię optyki czy fizykę, bądź terminy z Wikipedii, ponieważ nie o to tutaj chodzi. Ja chcę wam po prostu powiedzieć, na co macie patrzeć, żeby po prostu wybrać dobry obiektyw właśnie do swojej sytuacji, a nie rzucać się definicjami, które część osób może kompletnie nie zrozumieć, a części kompletnie to nie będzie interesować. Dlatego też przechodzimy dokładnie do tego, o co nam tutaj po prostu chodzi, czyli o to, jaki obiektyw wybrać. No i tak jak już powiedziałem, właśnie ogniskowa sugeruje to, jak będzie nasz obrazek wyglądać. Im mniej tych milimetrów jest, tym bardziej szerokokątny nasz obiektyw się staje. Więc na przykład ja aktualnie teraz nagrywam obiektywem, który posiada ogniskową. Po przeliczeniu oczywiście to będzie 23 mm. Jak widzicie, aktualnie mam bardzo szeroki kadr i jestem bardzo blisko aparatu. Tak więc właśnie to są cechy szerokokątnych obiektywów, że jesteśmy bardzo blisko jakby naszego aparatu, a łapie on naprawdę dużo po prostu w naszym kadrze. Znajduje się praktycznie wszystko. Dalej, jeżeli przejdziemy sobie do ogniskowych typu 35-60 mm, oczywiście nie są to w żadnym razie ustanowione zakresy, to jest tylko po prostu taka moja jakby podpowiedź. Mamy tak zwane obiektywy standardowe. Obiektywy standardowe to są takie, które posiadają ogniskową około 50 mm i są one o tyle fajne, że nie mają aż tak bardzo szerokiego kąta, a jednocześnie też nie są teleobiektywami, jak chociażby ten 135 mm, dlatego nadają się, kiedy chcemy mieć tak naprawdę tylko jeden obiektyw i nim zrobić chociażby całą imprezę rodzinną, czy chociażby cały koncert, to właśnie coś typu 35 mm bądź 50 mm jak najbardziej jest dobrym pomysłem, ponieważ kiedy się zbliżymy, możemy uzyskać bardzo fajne portrety, a kiedy się oddalimy, to nadal jesteśmy w stanie dosyć dużo tego otoczenia złapać, więc tutaj w tym przypadku obiektywy standardowe jak najbardziej są ciekawe. I dalej mamy oczywiście od 70 mm około wzwyż, nawet do 500, nawet do 1600, mamy oczywiście teleobiektywy. I w przypadku teleobiektywów ich cechą jest właśnie to, że możemy stać naprawdę daleko od naszego obiektu, a na naszym zdjęciu będzie się wydawało, jakbyśmy byli bardzo blisko niego, ponieważ im więcej jest tych milimetrów, tym większego zooma, można powiedzieć, właśnie dostajemy. Dlatego też, jeżeli chcielibyśmy robić zdjęcia zwierzętom, które bardzo łatwo można spłoszyć, jak na przykład sarna, jak na przykład jeleń, to wtedy trzeba się zaopatrywać w obiektywy typu 600, 1000 mm, właśnie typowe teleobiektywy, by móc robić im zdjęcia z naprawdę dużej odległości. Ale w przypadku ogniskowej także jest jeszcze jedna rzecz, którą trzeba omówić i tutaj od razu wyprzedzę pytanie, jeżeli ktoś mnie zapyta, czy jeżeli mamy chociażby bardzo szerokokątny obiektyw, to czy jak podejdziemy bliżej, to czy dostaniemy takie samo zdjęcie, jak na przykład w przypadku teleobiektywu.
I odpowiedź jest bardzo prosta. Nie. Ponieważ razem z naszą ogniskową zmienia się także nasza perspektywa. I w przypadku teleobiektywów ta perspektywa będzie taka bardzo płaska. Po prostu nasze zdjęcie będzie płaskie, a w przypadku obiektywów szerokokątnych wszystko się uwypukla. Wszystko ma taki efekt 3D. Dlatego też wydaje się po prostu jakby wszystko było bardzo daleko. I dla przykładu, dla fotografii nieruchomości używa się głównie praktycznie wyłącznie obiektywów szerokokątnych, ponieważ wtedy wydaje się, jakby pokoje, które fotografujemy, są o wiele większe niż w rzeczywistości. Następną ważną wartością jest oczywiście przysłona, o której opowiadałem Wam w poprzednim materiale. Jak już to powiedziałem wcześniej, jeżeli chcemy głównie robić właśnie w miejscach, gdzie nie ma dużo światła, są to na przykład śluby, są to na przykład koncerty, ogólnie pomieszczenia, a także gdzieś, gdzie bardzo dużo światła się nie dostaje, to szukamy jak najwyższych wartości. Dla przykładu to jest 50 mm, który posiada przysłonę f1.8, czyli jest on naprawdę jasnym obiektywem. Ale jak już także powiedziałem w tamtym materiale, to wiąże się z pewnymi problemami, ponieważ im wyższa jest wartość przysłony, tym mniej naszych rzeczy jest w ostrości, dostajemy większe rozmycie, ale także jest problem z chociażby uchwyceniem całej twarzy w ostrości, jeżeli chociażby strzelamy na wartości typu f1.4, dlatego też oczywiście miejcie to na uwadze. A w przypadku, kiedy mamy krajobrazy, to oczywiście wtedy już mamy przysłony typu f16, f22, więc tutaj nie musimy aż tak bardzo na to patrzeć właśnie, żeby kupować te wyższe wartości, ponieważ w przypadku tych wyższych wartości przysłon także wzrasta znacząco cena naszych obiektywów. W przypadku obiektywów oczywiście także bardzo ważny jest Wasz bagnet, ponieważ nie ma czegoś takiego, że bagnet jest ustandaryzowany, ponieważ każdy producent aparatów posiada własny bagnet, na który ma swoje obiektywy. Czyli na przykład dla Nikona będzie to Nikon F, dla Canona będzie to Canon EF bądź EFS, dla Fuji będzie to Fuji X, dla Sony będzie to Sony E. Po prostu musicie sprawdzić dokładnie, jaki macie aparat i jaki macie bagnet, żeby móc wtedy zweryfikować, jaki możecie obiektyw kupić. Najłatwiej jest po prostu kupować obiektywy producentów, czyli na przykład jeżeli macie Nikona, to kupić po prostu obiektyw Nikona. Tylko że czasami są takie momenty, gdzie na przykład jest obiektyw Sigmy bądź Tamrona, który sprawuje się o wiele lepiej, a jest tańszy, czyli po prostu jest lepiej go dla danej sytuacji kupić, więc to także miejcie na uwadze. W przypadku obiektywów także możemy znaleźć kilka ciekawych funkcji, jak chociażby może być to stabilizacja. W przypadku stabilizacji szkiełka w naszym obiektywie ruszają się, kiedy my chociażby możemy zatrząść naszymi rękami i aparatem, dzięki czemu ujęcie jest stabilizowane i możemy robić zdjęcia w gorszych warunkach oświetleniowych przy dłuższym czasie naświetlania. Dlatego też jeżeli mamy chociażby właśnie krajobraz w miarę nocny, który chcielibyśmy zrobić i nie posiadamy akurat naszego statywu trójnożnego, to wtedy można włączyć stabilizację w obiektywie i dzięki temu będziemy w stanie troszeczkę więcej właśnie jasności do naszego zdjęcia wprowadzić. Tak więc bardzo szybkie podsumowanie. Fotografia nieruchomości bądź krajobrazy, bądź jeżeli chcemy mieć naprawdę właśnie wszystko w naszym kadrze, to oczywiście wybieramy sobie obiektywy szerokokątne. Jeżeli sobie szukamy w miarę uniwersalnego obiektywu, który może po prostu nam posłużyć do wszystkiego i ma być oczywiście to stałka, czyli obiektyw stałoogniskowy, to wybieramy sobie coś pokroju 35-50 mm, dzięki czemu jeżeli się oddalimy, to będziemy mieć fajne szerokokątne zdjęcie, a jeżeli się przybliżymy, to możemy nawet nim zrobić portrety. Jeżeli chodzi natomiast o sport, o faunę, czyli po prostu obiekty, do których nie możemy się blisko dostać, ponieważ jest to niemożliwe, bądź po prostu dany obiekt spłoszymy, to wtedy używamy teleobiektywów, dzięki czemu po prostu będziemy mogli im robić zdjęcia z bardzo dużej odległości. W przypadku teleobiektywów najbardziej zalecam właśnie kupno obiektywu ze stabilizacją, ponieważ w przypadku teleobiektywów, kiedy trzymamy je w rękach, o wiele bardziej trzęsie nam się po prostu obraz, przez co zdjęcia mogą nam wyjść nieostre, dlatego też tutaj trzeba mieć to na uwadze. I to tyle, następnym razem będziemy sobie omawiać sensory, a dokładnie czy potrzebujecie pełnej klatki, żeby robić profesjonalne zdjęcia. Do następnego razu, trzymajcie się i na razie.